Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł mu Jezus: Przyjdę i uzdrowię go. Lecz setnik odpowiedział: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: idź, a idzie. Drugiemu: chodź tu, a przychodzi. A słudze: zrób to, a robi. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: Zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam, wielu przyjdzie ze wschodu i zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w Królestwie Niebieskim. A synowie Królestwa zostaną wyrzuceni na zewnątrz w ciemność. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Do setnika zaś Jezus rzekł: Idź, niech ci się stanie, jak uwierzyłeś. I o tej godzinie jego sługa odzyskał zdrowie. Gdy Jezus przyszedł do domu Piotra, ujrzał jego teściową leżącą w gorączce. Ujął ją za rękę, a gorączka opuściła ją. Wstała i usługiwała mu. Z nastaniem wieczora przyprowadzono mu wielu opętanych. On słowem wypędził złe duchy i wszystkich chorych uzdrowił. Tak oto spełniło się słowo proroka Izajasza: On wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby. Tematem dzisiejszej dobrej nowiny jest moc słowa Jezusa. Powiedz tylko słowo, mówi setnik do Jezusa, a mój sługa odzyska zdrowie. Tylko jedno słowo, a chory będzie zdrowy, zmarły wstanie z grobu. Sytuacja beznadziejna i problemy nie do rozwiązania przestaną istnieć. Istnieje pokusa traktowania Boga jak służącego. I takich pokus musimy się wystrzegać. Jezus przyszedł na świat, aby nas zbawić, a nie tylko po to, aby podnieść standard naszego życia. Życie, zdrowie i szczęście są ważne, ale nigdy nie mogą być na pierwszym miejscu. Nie mogą przysłaniać nam Boga, który jest miłością. Sługa miłowany przez Pana i teściowa kochana przez zięcia odzyskują zdrowie. Zauważmy, że w obu przypadkach to nie chorzy proszą o zdrowie, ale ci, którym zależy na tych chorych, ci, którzy ich kochają. Modlitwa za innych jest najmilsza Bogu. Stając wobec cierpienia drugiego człowieka w poczuciu bezradności, zwracamy nasze ręce w geście modlitwy do Boga, a On nie pozostanie nieczuły na nasze prośby. Bogu zależy na każdym człowieku, ale nie zapominajmy, że Jemu zależy w pierwszym rzędzie na zbawieniu człowieka. Czasami właśnie choroba lub inna forma cierpienia staje się narzędziem zbawienia człowieka. Potrzeba zatem z jednej strony silnej wiary na modlitwie, a z drugiej strony całkowitego zaufania Bogu i wolności, która wypływa z przekonania, że Bóg i tak wie o wiele lepiej od nas, czy zdrowie, czy choroba są lepsze w danym momencie dla chorego. Dla mnie przejmujące jest świadectwo świętej Rity, która, jak podają jej biografowie, miała modlić się o uchronienie jej synów od chęci pomszczenia własnego ojca i tym samym grzechu zabójstwa. Miała prosić Boga, że jeśli mieliby dokonać tej strasznej zbrodni, lepiej niech ich wcześniej zabierze do siebie. I tak też się stało. Jej synowie poumierali, zanim zdołali popełnić grzech zabójstwa mordercy ich ojca. My sami nie potrafimy do końca ocenić, co jest lepsze dla nas i dla innych. Bóg to robi najlepiej. Uczmy się od świętej Rity wolności wobec naszych potrzeb i planów, a zaufajmy całkowicie Bogu.